Siemano wszystkim, z tej strony Femebra, to jest kolejny odcinek z gry This War of Mine. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. To już generalnie końcówka naszego scenariusza. Mamy dzień 33 albo 4. Czwarty, to już jest czwarty, słuchajcie, więc to już jest końcówka, dosłownie, bo przy 40 dniu jest zawieszenie broni, koniec wojny i tak dalej, i tak dalej. Co my żeśmy ostatnio przynieśli? My chyba ostatnio byliśmy w szpitalu, z tego co ja sobie przed chwilą tak zerknąłem. No nieźle. Aha, my tam jeszcze musimy wrócić do szpitala. Tam pamiętam, że były dosyć ciekawe rzeczy, ale tak, przede wszystkim. Czy my mamy jeszcze filtry? Mamy ostatni. Mamy nawet czym handlować. Ty jako dobry kucharz zrobisz posiłki, bo ty jesteś bardzo głodny. Wszyscy są bardzo głodni. No okej. A więc uda mi się zrobić dwa takie porządne, syte posiłki, a ty zrobisz jeszcze z kilka filtrów. Ty zbierzesz to. Ty nie jesteś zmęczona. Dobra, to ty sobie na razie idź usiądź. Tutaj z tych roślin nie potrzebnie w sobie to stawiałem, tak mi się wydaje. Ale niech będzie. Dobra, zjedz sobie. Czemu on jest smutny? I pójdzie sobie on spać. I zjedz puszkę. Skoro jesteś wciąż głodny, to zjedz sobie jeszcze puszkę. Ty podłóż kolejną przynętę. No i idź się połóż. Ty idź zjedz. Też zjesz dwie rzeczy. I chyba Katia sobie zje dwie rzeczy. A Pawle... Pawle sobie... Chyba, że... Nie wiem. Chyba, żeby potem jeszcze zupy zrobić. Okej, on jest tylko zmęczony, to idź się połóż. Ty idź zjedz. Ty możesz za ten czas w sumie zjeść puszkę. Ktoś przyjdzie dzisiaj? Nie, dzisiaj będzie spokojnie. Spokój i cisza, nikogo na horyzoncie. Okej. I ty teraz sobie na chwilę odejdź, niech ona zje. I kucharz, jak się wyśpi, to zrobi jeszcze posiłki. Ty tutaj choć podłożysz na kolejną wodę. Ty sobie na razie usiądź. Albo nie, podejdź do tego, bo jestem w sumie jeszcze ciekawy, czy coś my tutaj możemy zrobić. O, możemy zrobić tytoń z tych lekarstw. Tytoń domowej roboty, no właśnie. Ja wolę sobie zostawić to jako lekarstwa, żeby mieć i tyle. Okej. No, to mówię, także tego to ja na przyszłość już będę wiedział, żeby nie robić. Dobra, on to podłoży, zrobi. Sytuacja pasuje się tak, że to możemy sprzedać. Mamy 3 te do sprzedania, 2, 1 wody od cholery. Tutaj mamy nawet tabletki, śniegu już nie będziemy roztapać, bo szkoda po prostu się w to bawić. Idzie, słuchajcie, wspaniale po prostu. Dobra, czy ten kucharz, on jest tylko zmęczony, to on powinien zaraz wstać. Tylko nie wiem, czy on jest smutny, wiecie, ale miejmy nadzieję, że jemu to przejdzie. Ty se usiądź, no co będziesz stać? Grzać teoretycznie już nie musimy, ale opału jeszcze jest, a widzę, że tak się jest 16 stopni, a są 3 te wstawione do kominka. No i dobra, podłożyliśmy. Dajmy jeszcze o na maksa i tyle. No po to jest ten termometr, żeby on regulował tę temperaturę, nie? O, dobra, kucharz się wyspał. To pójdzie jeszcze, zrobi jeden, nawet dwa posiłki mógłby zrobić jeszcze. Każdy mógłby się najeść tak naprawdę do syta. Patrzcie. Zrobimy, kurde, póki jest żarcie, to trzeba jeść. I każdy jeszcze zje po jednym razie. I dzięki temu oni nie będą głodni, bo on i ona jest głodny. Nie, ona nie jest głodna. Albo na puszkę zjadła.
No to jeden posiłek zostanie na dzień następny, no i a wszyscy przynajmniej będą syci. Dobra, ty sobie zjesz, będziesz syty. Chodź. A, no, bo ciebie mam zaznaczonego, więcej on już nie może, no patrzcie. Dobra, ty sobie zjesz dwa razy. Albo nie, raz. A ona zje sobie drugi raz. I zakończymy dzień. Okej, jeszcze ty tutaj chodź, podłożysz ten, żeby woda się zebrała. Ciach, ciach. Bo wody troszkę zużyliśmy, ale na bieżąco ją odzyskujemy. I ty mógłbyś jeszcze zrobić w sumie kilka tych filtrów. Dobra, niech on tylko ten zrobi i koniec dnia i tyle. Tam to najwyżej ktoś dokończy. Dobra, ona jest zadowolona. On jest zmęczony, no proszę. No ale tak czy inaczej musi szukać. W sumie czemu, nie wiem czemu Katią. Aha, bo Katia się dobrze targuje, więc gdyby coś jej się stało, to bym sobie oczywiście nie wybaczył. Ale moglibyśmy pójść do szpitala. Tam jest bezpiecznie, więc ona dzisiaj może pójdzie. Ty sobie śpi, a wy czuwajcie. Z racji tej, że oni są syci, a on jest zmęczony i tak dalej. Szpital wiejski, tam pamiętam, że zostawiliśmy jeszcze kilka rzeczy. I weźmiemy sobie może coś na handel. Jeden bandaż niech będzie. Nie wiem, czy oni to na przykład chcą. Ziołowe lekarstwa, proste leki przy... Może tym też coś uhandlujemy, nie wiem. Albo nie. Może to wystarczy. My tylko teraz tak naprawdę jedzenia potrzebujemy i tyle. Dobra, nie ma co się tam zastanawiać, dłużej przedłużać. Za ten bandaż i tak sporo, myślę, sobie tutaj utargujemy, jeżeli będzie trzeba. Zwłaszcza, że Katia się umie bardzo dobrze targować. Teraz tak, zobaczmy, gdzie jest ten cały strażnik. On się tutaj po chwili pojawi dopiero. Przynajmniej powinien. O, jest tutaj. No i on teraz idzie, tutaj usiądzie. My tutaj gdzieś na górze coś pozostawialiśmy. Tak mi się kojarzy. Zaraz sobie właśnie... O, i tak po cichu sobie tutaj... Sprawdzimy, co żeśmy zostawili. No, spoko rzeczy. Aha. Tu chyba ich nie rabowaliśmy. Mi się wydaje. No bo on by zaczął się drzeć czy coś. Nie pamiętam, powiem wam szczerze, albo... Braliśmy? On się tam martwi, że kogoś stracił, no to wiecie. W razie czego... Na bok myszka. Co on tam... O, shit. O, shit. Spadamy. Do wyjścia w tej chwili. O, shit. Stracimy zaraz bohaterkę. Matko Boska, celował do nas. Oh my god, ale spieprzyłem, słuchajcie. Jesus Christ. Nie, co ja zrobiłem? Pytanie, czy my... Kurde. Oh my god. Czy my teraz będziemy mogli wrócić nią tam? Raczej nie. Ajajaj. Oni teraz się, kurde, mogą załamać. Przez to, że próbowaliśmy okraść. Kurcze. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Ale dobra, to spróbujemy Pawlem pójść. No, trudno. Zaatakowali nas, ale oczywiście nic nie wzięli. Dobra. Znowu mamy żarełko. Jesteś zmęczony, ty się już połóż, ty tak samo. Ona niech sobie idzie, usiądzie. Dosyć szybko się teraz złapało. No okej, okay. I on już jest na przykład głodny, ale no na razie...
Na razie wiadomo. A nie! Dawaj tutaj kurde podłożyć cen, żeby wodę zdobywać dalej. To już był chyba ostatni filtr. Nie, a nie, co ja gadam, mamy jeszcze sporo. Okej. Dobrze, że chociaż jest tu zimno? Coś tu się kurde z dialogiem spieprzyło. Bo miało być, miało powiedzieć ciepło. Ale coś nie pykło. Kucharz sobie śpi. Dzisiaj może przyjść handlarz, więc dlatego nie chcę od razu dawać końca dnia, ale no... Wiadomo. Za chwilę to zrobimy. Mamy sporo rzeczy do zaoferowania, więc myślę, że kupimy też sporo rzeczy od niego. Kurde, ale że... Aj, ja nie pomyślałem, że próbowaliśmy obrabować. Tak myślałem, że on się skapnie i coś tam... Mogłem dać wyjść i zobaczyć, co on tam chciał. Dobra, Katia. Do drzwi. Czy my w ogóle mamy cukier? Mamy 8. Dlaczego ja, kurde, nie nastawiłem bimbru? Już zaraz, gościu, poczekaj. Tylko sobie bimber nastawię. Żeby się robił. Tyle, ile oczywiście możemy. Dobra. Co ty masz? No, na pewno standardowo... Nie, nie chcę tego. Weźmiemy sobie żarcie, tego nigdy za wiele. Weźmiemy na pewno cukier. Wody już nie chcemy. I 2 naboje, bo nam się powoli kończą. No, 12, ale wiecie. Z tego musisz się bardziej postarać. Oczywiście, że ja się postaram, ja się... Imponuje mi twoja oferta, no patrzcie, kurde. To wiecie co? Możemy sobie... rozbudowalibyśmy... złota rączka. Ten nasz stół. Co to wymaga? Aha, bo to wymagało tego. Tego i tego. O nie, no to już będzie... za duży hardcore mi się wydaje. Bo to, żeby zrobić, to trzeba te elektryczne pierdoły, a on tego nie ma, jak i my tego nie mamy, więc tu się chyba w to bawić nie będę. Dobra. Parapa. No i mówię, amunicja, co nie? No i to musimy sprzedać, no bo po co mi to, nie? Tam jest totalnie niepotrzebne. Bo chciałem, kurczę, słuchajcie, ten... jednak ulepszyć ten stół i robić własne naboje, samemu robić, ale... Ale coś mi się wydaje, że... Że to nie jest warto, nie opłaca się, nie? Bo tych naboi tak dużo nie... Aż tak bardzo nie wykorzystujemy. Bardzo chłodnie z twojej strony. Świetnie umowa stoi, no tutaj jest bardzo zadowolony, aż bym powiedział, że za bardzo. To weźmy jeszcze wody tyle, ile się da. Zgoda, więcej dla mnie nic nie masz, stary, więc żegnaj, ale dzięki wielkie za przybycie. Ty, gdzie ty się już wybierasz? Możesz zrobić posiłki. Aha! Opał się skończył. A my drewna mamy 15. Dobra, to... Nie, bo ty jesteś zmęczony. To idź się połóż. Nie, idź się połóż. Ona też. To ty zrobisz opał, a on za ten czas już tam będzie... motać. Ty tutaj chodź, podłożysz kolejny filtr. Wody już mamy bardzo, bardzo dużo. Co mnie oczywiście cieszy. Zrób. I on pójdzie zrobić kolejne... 4 posiłki bodajże może będziemy mogli zrobić. No i każdy tam znowu se zje dosyta. Dokładnie. Super. Ty chodź tutaj, zaraz sobie zjesz. Dobrze, chociaż jest tu zimno, kurde.
O, widzicie, już jest bimber. To kucharz już zaraz pójdzie. Zjedz sobie. Dawaj raz, dwa tutaj po bimber. I zrobisz go więcej. Ty też tutaj chodź sobie zjesz. O, idealnie trzy razy nastawimy jeszcze bimbru. Ty jesteś syty, ale nie jesteś zmęczony, to sobie idź. Ty chodź zjesz dwa razy. Drugie to weź sobie puszkę. A Katia jeszcze zje ten posiłek na ciepło. Ty się połóż, bo ty jesteś zmęczony. Ty sobie idź usiądź. Ona jest zadowolona. No nie wiem, z czego jest zadowolona, bo kradliśmy, no nie, ale... Dobra, zanim jeszcze będzie noc, to weź kobieto ten sobie zjedz. Zanim zakończę dzień i lecimy z tym koksem dalej, wiecie, bo mamy już 16 minut. A jednak w dwóch odcinkach już bym chciał to zakończyć, to tutaj tej... Dobra, czyli Katią generalnie ja bym powiedział, że nie idziemy do szpitala. To będzie zbyt ryzykowne, wiecie, on mógł nas zapamiętać, te sprawy. Lepiej nie i tyle. Pavel pójdzie i tyle. Czuwaj, czuwaj, śpi, szukaj. Szpital, przygotuj się. Nie, nie, za dużo. No i dobra, no to tam, resztę to tam wiecie. Zobaczymy w ogóle, jak ochroniarz będzie reagował na nas, nie? Bo to też jest bardzo ważne. Na razie powoli. Jak wyciąga broń, no to od razu do wyjścia. No żeby nas zobaczył, kurde. Co? Dlaczego on chce do nas strzelać znowu? Będzie strzelać? Ja jestem gotowy, ale... Kurde, jego mać. Ja pierdzielę. Ale spieprzyłem, słuchajcie, teraz, bo teraz nie mamy w ogóle kontaktu ze szpitalem. Oh my god. A tego już się odwrócić nie da. To jesteśmy w lekkim tyłku, bym powiedział. Ale lipa. No dobra, on jest na pewno ranny przez to. Więc już go sobie opatrzymy. A nie, zmęczony. Tylko i wyłącznie zmęczony, na całe szczęście. Ona jest zadowolona, bierz to. Podłóż jeszcze tutaj, aczkolwiek chyba już nie trzeba podkładać. Zrób lepiej to. Tych części zostało 8, tego 5, 1, 4, dobra. Chodź jeszcze zrobisz te. Nie to, filtry. No już tylko dwa mogę zrobić. I kończą nam się części. Generalnie my jeszcze możemy w razie czegoś po drewno, ale drewna nam już w ogóle nie trzeba. Teraz to już generalnie musimy liczyć tylko i wyłącznie na handlarza, bo w szpitalu spieprzyłem sprawę. A mogliśmy tam, kurczę, kupować jedzenie i to jest... No, Jezu, to po prostu taki błąd popełniłem, że... Naprawdę. Znaczy, możemy jeszcze do hotelu iść. Tam, pamiętam, nic nie zrobiliśmy tak głupiego, żeby oni się skapnęli, więc tam jeszcze możemy handlować. Natomiast tam na wymianę wchodzi w rachubę tylko alkohol chyba. Tak mi się wydaje. Tu już cukru nie mamy, więc nie zrobimy alkoholu. Natomiast mamy 7 butelek, panowie. Słuchajcie, panowie i dzieciowie. Drogie panie i panowie, to po prostu jest tyle tego, że naprawdę można by, kurde, pół sklepu wykupić. Nie chcę jeszcze zakończać dnia, bo... Ile my tam mamy tej wody? 9. To tam trochę jest, ale jeszcze jeden filtr bym podłożył i wtedy dam, żeby on się położył, bo oni są na razie zmęczeni, a on będzie wtedy bardzo zmęczony, nie? Do nocy. Mógłbym trzecie łóżko dostawić, ale szkoda mi teraz już te dostawiać na koniec gry. I po tej nocy sobie zakończymy chyba. Chodź tutaj już sobie.
zrobić co trzeba. Okej, on się wyspał. To idź się połóż. Ty se idź usiądź, a on tutaj to podłoży. Zostały nam dwa ostatnie chyba, oprócz tego co teraz coś się zrobił, uzbierało. Nie, trzy jeszcze, no to o tyle dobrze. Opału mamy 4, a drewna 5. To jeszcze wystarczy, bo myślałem, żeby pójść na plac budowy, ale to nie. Pójdziemy sobie z tymi do tego, do hotelu. Dobra, i teraz tak, standardowo wyczuwacie, ona sobie śpi, a ty szukasz zapasów w hotelu. Nie wiem w sumie, czy brać aż tyle, wiecie? Bez sensu chyba, weźmiemy sobie 4. Bo potem nie będzie miejsca, żeby wymienić, nie? A on tyle aż na pewno nie będzie chciał. No i dobra, szukaj zapasów, nie mamy żadnej broni, to jest problem. Ale tam generalnie idziemy tylko po to, żeby handlować. Tutaj raczej już wszystko pozbierałem, tu nie ma nic do szukania, do znalezienia. Także hotel jest bezpieczną opcją. No, kurde, zarobiliście. Warzywka też możemy sobie wziąć. Ale cukier myślę przede wszystkim, bo zrobimy sobie wiadomo co. Naboi nigdy nie jest za mało, a za to co ja mam, to myślę, że on spokojnie się wymieni. Chyba sobie żartujesz, czyli widzicie, jednak troszeczkę brakuje. Odpuśćmy może amunicję. Dalej nie. Bez warzywek damy, o kurde. Mogłem jednak więcej tego wziąć. No dobra, no to bez puszek. Bardzo hojnie z twojej strony nagle, kurde, jego raz. Nic z tego, musisz się bardziej postarać. Dobra, to wywalmy to. No co ja mam wziąć, kurde, bardzo hojnie z twojej strony. Gdzie są? Kurde, że ja tego więcej nie wziąłem. Wody ja mam, no. To już wolałbym te części sobie wziąć. I samemu sobie, kurde, filtry zrobić. Świetnie mowa stoi. Tu bym musiał cholera Katią przyjść, bo ona się dobrze targuje. Nie wiem, czy nie dać nie teraz i wrócić tu Katią. Tak będzie lepiej. Niepotrzebnie, kurde, Pawła brałem. Wiecie co? Damy radę jeszcze bez tej nocy, tutaj bez tego. Wrócimy tu następnym razem. Szkoda mi marnować tego na te rzeczy wszystkie. Natomiast, słuchajcie, mamy 23 minuty, więc ja sobie ten odcineczek zakończę. Mamy dzień 37. No i w przyszłym odcinku lecimy dalej, także dosyć szybko te tutaj dni zleciały. Ale oni niech się nie martwią tutaj, bo on mówi, że nic nie ma. Nie ma się czym martwić, bo za chwilę wszystkim się zajmę. Także dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa.